wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku przy herbacie. Dziś porozmawiamy o jednym z najbardziej melancholijnych i pasujących właśnie do tego okresu głównych przedstawicieli malarstwa romantycznego. To co, jesteście gotowi? Kaspar David Friedrich, bo dzisiaj o nim będzie mowa. Mam nadzieję, że przez Was niektórych kojarzony, przez niektórzy może pierwszy raz spotykają się z nazwiskiem tego autora. Tak jak wspominałam, jeden z najbardziej wybitnych i czołowych przedstawicieli malarstwa romantycznego. I to nie będzie wykład z historii sztuki, drodzy Państwo, więc nie będę sypać tutaj datami oraz o tym i o tamtym. Chciałam Wam po prostu mniej więcej przedstawić jego sylwetkę i dlaczego jego malarstwo jest takie oniryczne, pełne niesamowitości, takie zwiewne. Pewnie większość z Was się zastanawia, dlaczego Friedrich na przykład tworzył takie nieraz mroczne te przedstawienia, albo dlaczego ci ludzie są tyłem, albo takie jakieś inne rzeczy. Już Wam wszystko opowiadam. Głównie na twórczość Friedricha wpłynęło wiele tak naprawdę sytuacji życiowych oraz tym, jakim był człowiekiem. No, z tego, co możemy wyczytać z jego obrazów, a również tekstów, które pisał, głównie religijnych, wysnuwamy to, że był bardzo osobą spokojną, osobą o bardzo głębokiej wrażliwości, osobą, która uwielbiała jedność z naturą, która uwielbiała ją kontemplować. Więc Friedrich bardzo często wykorzystywał w swoich obrazach człowieka oraz naturę. Czyli pokazanie tego zespolenia i zjednoczenia się z nią, że człowiek też potrzebuje tej kontemplacji oraz tego, że jednak jesteśmy częścią tej natury. Jest ona jednak nierozłącznym elementem w naszym życiu. Na twórczość Friedricha nie tylko cechy charakteru miały wpływ, ale również sytuacje, z jakimi spotkał się, bo w bardzo młodym wieku umarła mu matka. 6 lat później po tym wydarzeniu zmarł jego brat, który próbował go uratować i sam się utopił. No i przez ten czas jakby wychowywała go ukochana siostra Dorota, która też później zmarła i to był ogromny cios dla Friedricha, bo jednak ci najbliżsi podchodzili, dlatego w jego obrazach często można spotkać motywy ruin, motywy cmentarzy opuszczonych, klasztorów, pokazać, że jednak ten kres nas czeka, taka metafizyczność inna, coś po drugiej stronie jest. Wiecie, romantyzm zazwyczaj się kojarzy, a zwłaszcza chyba ten polski, z takim buntem, wiecie, bunt. Walczymy, naród, zespolenie z tym narodem, w ogóle nazywam się Milion i Mickiewicz i w ogóle, nie? Ale na przykład Friedrich jest wyjątkowy w tym, że on pokazuje taki spokój, emanuje niesamowitym spokojem i tego obrazy też nie są jakieś wybitnie z nie wiadomo jakimi detalami i szczegółami, znaczy mają te szczegóły, ukryty sens i przekaz, ale emanują taką medytacją, taką ciszą, takiej, że ty chcesz kontemplować ten obraz i chcesz się w niego zagłębić. To właśnie to jest to, co on w sumie chciał przekazać nam, to co on czuł i chciał nam powiedzieć, więc to jest niesamowite, że ten autor, że ten artysta do tej pory do nas mówi, ale mówi przez tą swoją sztukę. Friedrich był dosyć osobą taką zamkniętą, lubiał się izolować, jak czytamy w niektórych listach jego przyjaciół, uwielbiał samotność, uwielbiał się w niej zatracać, ale mimo tego założył też rodzinę, miał dzieci, no nie, jak to w życiu bywa. Jednak nie zrezygnował z tego, aby podróżować. Bardzo często udawał się w Karpaty, czy zwiedzał wyspę Rugie i stamtąd też czerpał obrazy, bo twierdzi, że on musi się zespolić i zatracić w tej naturze. I wtedy człowiek odkrywa to takie piękno tej kontemplacji i tego wszystkiego, więc to jest w sumie niesamowite. I on mi się... I ten,
to malarstwo Fidrysia, ta jego twórczość najbardziej mi się właśnie kojarzy z tym takim już październikiem, z tym listopadem, gdzie to już wszystko umiera i właśnie to nas osnuwa taką mgłą, taką oniryczności, takiego, wiecie, wszystko odchodzi, wszystko mija i my też miniemy, ale wiecie, coś nas czeka. Do powstania tego odcinka zainspirował mnie obraz Mnich nad morzem, gdzie ta postać tego mnicha jest zagłębiona i zatracona wręcz w tej przestrzeni tej natury. Obraz ten, taka ciekawostka, obraz ten powstał zaraz po śmierci siostry artysty. No wiadomo, że przeżywał wtedy też jakby okres takiego załamania i z tym okresem załamania też borykał się kilka lat później, gdzie można określić, że to było w sumie coś takie, chyba depresja, bo wtedy i nie odnajdywał ani piękna, ani zachwytu nad tym, nad światem. Jednak się nie poddawał i mimo tego tworzył. Tak samo po tym, tak samo gdy dostał wylewu w 1835 roku i po rehabilitacji i wszelkiej rekonwalescencji powrócił. I właśnie wtedy bardzo często pojawiał się w jego twórczości motyw śmierci i odchodzenia. Nie każdy musi odnajdywać się w twórczości Fidrysia, jednak człowiekowi jest potrzebny taki impuls, żeby choć na chwilę zatrzymać się i pomyśleć, że przecież ten świat doczesny nie jest wszystkim, że czeka nas coś dalej. I może PS. Może tu się skrywają gdzieś jacyś maturzyści, więc wiecie, posłuchajcie może trochę o nim i dowiedzcie się, bo wiem, że się występuje na maturze i mi się trafił. Zapraszam Was na kolejny odcinek, który ukaże się niebawem i mam nadzieję do zobaczenia. Cześć!